Tworzenie gier to bardzo skomplikowany proces oparty na ludziach, którzy tworzą gry i robią te gry dla innych ludzi, pasjonatów po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli firma zapomina o tym, jak traktować swoją grupę odbiorców, dla których w pierwszej kolejności tworzy się produkt, to rozmywa się kierunek, w jakim należy pchać firmę i widać to doskonale właśnie na przykładzie reakcji jakiś czas temu na BlizzConie na 2019 chyba, gdzie zamiast usłyszeć pierwsze informacje o Diablo 4, dostali zapowiedź gry na telefon. To zresztą pamiętacie ten odzew graczy, no nie był pozytywny. Duże firmy niestety skupiają się na tym, by słupki sprzedażowe się zgadzały, inwestują masę pieniędzy w marketing, zamiast dopracowywać gry i dbać o odpowiednie dofinansowanie działu, chociażby o utrzymanie jakości, czyli QA, by gracze nie musieli już czekać nawet nie na day one patch, tylko na kolejne łatki, żeby w ogóle dało się grać w grę. No przecież to jest porąbane. Po drugie, duże firmy jak właśnie Ubisoft czy Activision Blizzard King zapominają, że należy dbać o pracowników, zapewnić im bezpieczne środowisko pracy, odpowiednie warunki finansowe, zadbać o dobrostan psychiczny. Inaczej po prostu pod presją, będąc gnojonym co chwila, no nie robi się dobrze pracy kreatywnej. Te firmy, mam wrażenie, jednak robią właśnie wszystko na odwrót. Mają ciągłe sprawy o molestowanie, poniżanie, wywieranie nadmiernej presji, chociażby wypowiedź Yvesa Gilmo parę miesięcy temu, utrudnianie życia przez przymusowy powrót do biura jak w Blizzardzie, czy masowe ubijanie jakichkolwiek pomysłów, które nie są drukarnią pieniędzy. Zabijają w ludziach motywację, chęć rozwoju, czy szukanie nowych interesujących rozwiązań dla graczy. No, brawo. Po trzecie, mam wrażenie, że te firmy kompletnie zapomniały o swoich korzeniach, o chwilach swojej największej chwały, gdzie obok dużych tytułów, które odznaczały się jakąś innowacyjnością, firma dbała o gracza, a przy okazji o dobrą sprzedaż, jako długotrwały efekt budowania tego zaufania pomiędzy graczem a daną produkcją. Teraz zarówno Activision, Sony i oczywiście Ubisoft zabijają kolejne drobne projekty, wycofują się z szukania nowych sposobów rozrywki, nawet jeżeli gra relatywnie do kosztów zarobiłaby dużo, ale w liczbach bezwzględnych byłby to ułamek dochodu z takich serii jak Call of Duty, Assassin's Creed czy God of War. Zauważcie, jakimi pochwałami Ubisoft był zasypywany, kiedy dostawaliśmy Child of Light, Rayman Legends czy Valiant Hearts. Tytuły te miały znacznie niższy budżet niż jakikolwiek AAA. Nie tylko koszt produkcji tych gier się zwrócił, ale te tytuły zarobiły bardzo dobre pieniądze względem zainwestowanych środków, tak? Ponadto były to projekty, dzięki którym twórcy w ramach dużej firmy mogli odpocząć i zrobić coś innego niż kolejną grę usługę, co po latach było bardzo przez nich doceniane, ale ewidentnie ten czas się skończył. Po czwarte, tworzenie gier to proces kreatywny, który wymaga ciągłej innowacji, musi dostosowywać się do klienta, do zapotrzebowań klienta, ale też do potrzeb pracownika. Czas pandemii pokazał, że zespoły mogą być równie wydajne pracując na miejscu, jak i zdalnie. I absolutnie rozumiem, że są chwile, są miejsca, są etapy projektów, które naprawdę warto przeprowadzić osobiście, spotkać się jeden do jeden, czy właśnie w jakimś wąskim gronie, ale właśnie na żywo i sprawniej wymienić się pomysłami. Natomiast zabieranie ludziom możliwości elastycznej pracy to też ograniczanie na własne życzenie dostępu do wielu talentów na całym świecie. Jakby tego było mało, bardzo często pojawiają się doniesienia o tym, że twórców się nie wpisuje do tak zwanych kredytów, czyli listy osób, które pracowały nad danym tytułem, łącząc brak docenienia przez firmę wraz z niskimi płacami, jak to ma miejsce chociażby w Activision Blizzard, gdzie płace pracowników są tak stosunkowo niskie względem standardu rynkowego, a na pewno nie na standardy właśnie zachodniego wybrzeża w Stanach Zjednoczonych, no to nie tworzymy miejsca, w którym pracownik chce zostać i rozwijać się, a doprowadzamy do odpływu talentów z firmy. Na to wszystko oczywiście nie można zapomnieć o wszechobecnej kulturze crunchu, bo zobaczcie, jak wyglądają doniesienia z Blizzarda, czy właśnie z niektórych oddziałów Ubisoftu, który wypala pracowników fizycznie i psychicznie. Tak więc, drogie firmy, widzę, że pięknie odhaczacie, jeżeli nie wszystkie, to przynajmniej część z wymienionych właśnie wyżej elementów, także gratulacje, skazujcie się na porażkę, drenujcie pracowników, a oni po prostu pójdą do innej firmy, założą własną, może nie będą pracowali przy najnowszym Diablo czy Assassin's Creedzie, ale zrobią coś nowego, innowacyjnego, spełnią się zawodowo, pracując z mniejszym bądź bez stresu, będąc odpowiednio docenianym zarówno przez siebie, tak, albo właściciela firmy, albo no i na pewno w momencie, kiedy wyprodukują coś ciekawego, no to przez
graczy. Już wielokrotnie mówiłem, że rynek prędzej czy później zweryfikuje nieludzkie podejście zarówno do twórców, jak i do graczy. I co rusz właśnie widzimy teraz tego efekty.